Muzeum Historii Komputerów w Katowicach nabyło piękny komputer Odra 1305 z Akademii Górniczo-Hutniczej. Tak, tak, to jest z Akademii Górniczo-Hutniczej, udostępniony w użytkowanie Muzeum Katowice. Pan Romuald Jakubiec jest fachowcem i znawcą komputerów, a szczególnie tego zabytkowego komputera. Na pewno zabytkowego. Znaczy ja pracowałem przez kilka lat w Elwro. Najpierw na produkcji, gdzie uruchamialiśmy komputery. Zaczynałem pracę w 1968 roku ubiegłego wieku i tam uruchamiałem Odrę 1200, 4304, urządzenia zewnętrzne, a potem pracowałem w biurze konstrukcyjnym, gdzie zaprojektowano i uruchomiono Odrę 1305, a ponieważ mieszkam w Katowicach i mam blisko do muzeum, więc postanowiłem jeszcze tę Odrę ożywić. Ciekawe urządzenie, które można powiedzieć mieści się w tej chwili w takim smartfonie. Pewnie kilka by się takich zmieściło w smartfonie, ale no to inne czasy, inna epoka, inna technika, inna technologia, inne materiały, inni ludzie. I przestrzenie odpowiednie. No, to, i wtedy były dużo większe przestrzenie potrzebne do eksploatacji. Część urządzeń wymagała szczególnie pamięci taśmowej, dyski i czystości powietrza i stałych temperatur, stąd pomieszczenia były z reguły klimatyzowane. Aczkolwiek w Elwro w trakcie uruchomienia nie zawsze klimatyzacja była, ale w ostatnich latach tak. I przez to, że nie było, nie zawsze ta klimatyzacja była, te urządzenia były gruntownie sprawdzane. Ja pamiętam zespoły obliczeniowe, które miały różne komputery, zawsze te pomieszczenia były bardzo sterylne. Tak, tak. Część urządzeń wymagała czystości. Zresztą, biorąc pod uwagę zapylenie, a szczególnie na Śląsku, to ta sterylność była wręcz wskazana, dlatego że ze względu na bardzo dużą ilość połączeń elektrycznych, a Śląsk charakteryzuje się tym, że jest duże zapylenie, również sadzą i cząstkami węgla, które przewodzą prąd. I to mogło powodować jakieś tam zakłócenia w pracy. Jaka pojemność tych komputerów była? W pierwszych komputerach produkowanych we Wrocławiu była pamięć magnetyczna na bębnie, tak zwana pamięć bębnowa o ograniczonej pojemności. Bęben się kręcił, pokryty był warstwą magnetyczną, no i tam się zapisywało te dane, odczytywało się szeregowo. No. Czyli po kolei bit po bicie, jak się dopiero odczytało całe słowo, to można było z nim coś robić. Potem się pojawiły pamięci ferrytowe, te pamięci robocze, operacyjne. I to w miarę rozwoju, im ferryt był mniejszy, tym była większa prędkość pamięci. W Odrze 1204, 204 1304 pamięć ferrytowa ma cykl 6 mikrosekund, czyli około 100-200 tysięcy cykli na sekundę, a tutaj była jedna mikrosekundowa w Odrze 1305 i Odrze 1325 i wtedy w ciągu sekundy można było dokonać milion odczytów i zapisów. To jest historia cyfryzacji. No w Polsce Elwro ma niewątpliwą zasługę, że przez to, że nabyło licencję od brytyjskiej firmy ICL na komputery serii 1900 z całą architekturą, oprogramowaniem inżynierskim, jak i użytkowym. Na szczęście mieliśmy już taką kadrę, która potrafiła to wykorzystać i powstały bardzo dobre komputery, które były fundamentem, jeśli chodzi o informatyzację Polski. Zresztą nie tylko Polski, bo bardzo dużo sprzętu wyeksportowano. No oprócz tego kapitalną rolę odegrało Elwro, dlatego że przy Elwro funkcjonował ośrodek obliczeniowy i ośrodek szkoleniowy. I ten ośrodek szkoleniowy, w którym wielu pracowników, konstruktorów wykładało, przez to edukowało się masy ludzi, które potem to w jakiś sposób wdrażały u siebie w różnych zakładach, ośrodkach obliczeniowych. I to jest coś, co każdy powinien zobaczyć, jak ten postęp w elektronice posunął się do przodu. Każdy postęp się posuwa w sposób ewolucyjny,
do przodu. Powoli, powoli, ale do przodu. Nie można przejść. Były takie pomysły, to pamiętamy, że do tej pory produkowaliśmy kosy, a od jutro będziemy produkować komputery. To się nie da ani wtedy, ani dzisiaj, ani jutro. I tutaj trzeba być bardzo ostrożnym w podejmowaniu decyzji. Sukcesywna praca ewolucyjna i systematyczna. Może się niektórzy nie zgodzą, ale cudów nie ma. Dziękuję bardzo i życzę, by żeby się to, ta odrazu. Pan życzy jednej rzeczy, żeby się nam udało dostać do oprogramowania do tej Odry. Mamy kilka nośników i na razie nie mamy żadnego oprogramowania w takiej postaci, której moglibyśmy to tutaj wykorzystać. No i czekamy z utęsknieniem, aż się dobierzemy do tych nośników i do tych komputerów, gdzie ono jest. I życzę tego, żeby jak najszybciej te programy się znalazły. Dziękuję bardzo i to jest naprawdę dobre życzenie. A rozmawiałem z panem Romualdem Jakubcem, który doskonale zna komputery tamtej epoki, powiem, Odra 1305 i Odra 1304, która tutaj stoi. Dziękuję. Jedyna w Polsce. Dziękuję bardzo.